Dzień doberek, a raczej dobry wieczór. To już jest późny wieczór, bo to jest godzina 22. Postanowiłam nagrać ten filmik, ponieważ musiałam usunąć mój ostatni filmik, który nagrywałam kamerą. Teraz nagrywam niestety telefonem, dlatego że zrobiłam jeden podstawowy błąd, moi drodzy. Skapnęłam się po 15 minutach, że nie podłączyłam mikrofonu. Miałam mikrofon, ale nie nacisnęłam guziczka i był film taki cichutki, dopiero głos się załączył po jakichś 15 minutach i bez sensu. Druga sprawa, ja jeszcze nie opanowałam tej kamery. Muszę tam zajrzeć do tych ustawień, poprzerabiać wiele rzeczy, ponieważ obraz był troszeczkę jakby zaśnieżony, a następna sprawa to obraz był taki żółto-zielonkawy, nie odzwierciedlał kolorów, a ja akurat robiłam na żywo, można powiedzieć, taką koloryzację. No i niestety sprawdziłam to później na komputerze. Nie fajnie to wyglądało. No i co? No film poszedł do kosza, tak? I postanowiłam nagrać nowy filmik, moi drodzy. Teraz Wam tylko pokażę, jakiej farby użyłam. To była farba Coleston. To była farba Coleston. Bardzo, bardzo fajna farba. Bardzo lubię te farby, powiem Wam. To są nowe blondy Special Blonde Vela Coleston. Farby profesjonalne. I moi drodzy, ja sobie farbowałam odcieniem 12-16. Bo jeszcze miałam jeden odcień, 12,89, bo sobie zamówiłam dwa odcienie nowe. Czyli 12,89 to taki perłowy blond. To on nie jest nowy, on już jest długo na rynku, ale ten 12,16 to chyba jest nowy odcień, wiecie. Ja kiedyś farbowałam 12, ale 61, a nie 12,16. Kolorek wyszedł bardzo ładny, chociaż wydaje mi się, że te kolory bywają jeszcze ładniejsze, inne kolory, wiecie, inne odcienie z tej serii. Ale gorąco polecam te farby, ponieważ po nich włosy są bardzo, bardzo ładne, lśniące. Ta farba nie śmierdzi. Pomieszałam sobie oczywiście to z farbą, nie z farbą, tylko tutaj w Anglii nie ma akurat na przykład 12% wody, tylko ona jest pod nazwą 40 volume, tak? Czyli 40 volume to jest odpowiednik 12% wody utlenionej. Konsystencja kremowa oczywiście. Ja zawsze wybieram taką kremową. I wtedy ta farba jest taka jakby śmietanka. Bardzo fajna jest. Także tak wyglądają te pudełeczka. One wcześniej były chyba złote, wiecie? Przynajmniej te odcienie, które ja używałam. Ale dobra, do rzeczy, kochani. Co chciałabym dzisiaj Wam zademonstrować? Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić paletkę. Ja już ją użyłam właśnie w tym filmie, kiedy farbowałam włosy, ale niestety musiałam ten filmik skasować, a uważam, że ta paletka jest warta tego, żeby ją przedstawić. Jest to oczywiście kolejna paletka z firmy W7. Jestem teraz wielką fanką W7, kiedyś nie byłam. To jest, co ta paletka ma w sobie takiego wspaniałego? No tutaj, jak widać po nazwie, Very Vegan, Naughty by Nature, Głos Natury. To właśnie, że jest wegańska i nie jest testowana na zwierzętach, paraben free, czyli nie ma żadnych parabenów, nie ma takich najgorszych, wiecie, substancji. Ja za tą paletkę dałam około 5 funtów, to kupowałam chyba w Biendemie. Czekajcie, w Biendemie ja to kupiłam, czy ja to zamawiałam? Zabijcie mnie, ja teraz Wam nie powiem, bo to było dosyć dawno temu, tylko że ja dopiero teraz ja ją Wam pokazuję, po iluś tam miesiącach. Zobaczcie, jak ta paletka fajnie wygląda. Zobaczcie, tutaj ma takie duże lusterko i
tutaj ma takie cienie, kochani, zobaczcie. Tutaj ma taki bakłażany, burgundy, czarny, taki zielonkawo-szary, brązowy, taki kawa cappuccino, przejściowe kolory. Także tutaj ten już wypróbowałam. Ten akurat jest taki lekko połyskliwy, taki satynowy, więc ten nie będzie się nadawał jako cień bazowy. Musicie z innej paletki po prostu wziąć sobie. Ale reszta cieni jest naprawdę super i uważam, że warto dać to 4 czy 5 funtów. Ja dałam właśnie, była, nie wiem, czy to w promocji było, muszę sprawdzić, wiecie. Ale za tą cenę naprawdę warto. Podejrzewam, że to było w promocji. Wtedy jakoś tak. Ale myślę, że więcej niż 7-8 funtów to one nie kosztują, a są warte przetestowania, warte Waszej uwagi, dlatego że mają całkiem fajną pigmentację. Nie jest to bardzo, bardzo mocna pigmentacja, jest to taka pośrednia pigmentacja. I kochani, co zrobiłam, to sobie już nałożyłam podkład, zrobiłam sobie brewki. Podkład, jaki użyłam, to stwierdziłam, że mówię, skoro W7 kosmetyki używam dzisiaj, to po prostu użyję też takiego oto podkładziku, też z W7. Genius. Bardzo, bardzo lubię ten podkład. To jest już mój trzeci flakonik. To jest taki w dropsach, tak, w kropelkach. Bardzo, bardzo fajny. On na początku, jak nakładacie, to on jest taki śliski, taki jakby oleisty, ale za chwilę robi się taki fajny, nie taki suchy mat. To jest taki podkład, jakby druga skóra. Świetny jest właśnie na takie pogody jak teraz. Nie jest to taki tępy mat i nie ma takiego mocnego krycia. Jest bardzo delikatne krycie, ale uwielbiam ten podkład. On naprawdę dla mnie dostaje 5 gwiazdek. Ja bardzo dużo w życiu podkładów używałam. I naprawdę ten podkład, nie dość, że ma niską cenę, bo ja nie pamiętam, dawałam 3 czy 4 funty, czy 2 funty, ja już nie pamiętam, 2,99 chyba nawet dałam. Czy to w promocji było, nie pamiętam, ale warty uwagi, naprawdę. No i paletka uważam, że jest spoko. I jeszcze jedna rzecz z W7, którą bym chciała przed Wami przetestować, oczywiście też to zrobiłam w tym poprzednim filmiku, to taki oto matowy fikser, puder, taki lekko rozświetlający pod oczy przede wszystkim, ale może być na całą twarz. Też ma lustereczko, tutaj ma jeszcze folijkę. No, taki matowo rozświetlający. Nie ma drobinek, ale może ma takie delikatne. W każdym bądź razie fajnie rozświetla tutaj te okolice pod oczami. I teraz właśnie sobie nałożę, kochani, i za to dałam 2 chyba czy 3 funty. 2 funty chyba dałam za to. Tak. Ale widziałam, one, te pudry były w B&M-ie i te paletki też były w B&M-ie. Jak byłam ostatnio, moi drodzy, wiecie, to kilka dni temu. Co robiłam tego vloga, to po prostu jak doszłam do B&M-u, to widziałam te paletki. Dużo paletek było właśnie z W7. A tak jak Wam mówiłam, bardzo lubię tą firmę od jakiegoś roku, można powiedzieć. Wcześniej tak wydawało mi się, że to będzie kiepskie i tak dalej. Patrzcie. Czego nie zrobiłam, to nie nałożyłam sobie, kochani, korektora. Korektora sobie nie nałożyłam. Czekajcie, muszę nałożyć, bo to nic nie nakładałam na powieki. Tutaj trochę damy. O, odrobinę, nie za dużo. Muszę w ogóle Wam też pokazać, jak ja robię makijaż dla dojrzałej, kochani, skóry. Dla pań tak w wieku o 45 wzwyż. Tak, na co zwrócić uwagę, czego unikać. Muszę taki filmik nagrać, bo obiecuję, że Wam wiele filmów nagram i nie nagrywam. Ale powiem Wam szczerze, że ja nie mam czasu teraz, kochani. Jestem tak rozchwytywana
Co najgorsze, co mnie bardzo zasmuciło, to dobra, no mamy tego świrusa, tak, teraz i no nie jest fajna sytuacja. Wiele rzeczy się popsuło przez to, wiecie. Najgorsze jest to, że robię prawo jazdy, już jestem przygotowana do testów teoretycznych i w ten weekend mój misiek chciał mi zabukować ten właśnie test teoretyczny. A tu wyskakuje, teraz nie, teraz nie, teraz nie. I na kiedy? Na koniec lutego, gdzie nam w ogóle data nie pasuje, bo mój misiek ma bardzo ważny kontrakt, bardzo ważny projekt do zrobienia i nie będzie mógł w tym czasie wziąć niestety wolnego. Więc no, podłamałam się. Nie ma w ogóle innych dat do zabukowania. Być może się zwolni, może ktoś po prostu zwolni miejsce. No słuchajcie, teraz muszę czekać 3 miechy, prawie 4. Kochani, na to, no masakra. Myślałam, że to pogonię, że chociaż teorię pogonię w tym roku, a tu lipę. Dobra, no to zaczynamy, moi drodzy. Ja już nie będę bazowego cienia kładła teraz, dlatego że no ten puder jest taki dosyć jasnawy. On jest taki, nie jest taki bardzo, wiecie, kolorystyczny. On jest taki na wpół transparentny, na wpół taki kolorystyczny. Ale nie zrobi Wam takiej maski. Fajny, jest delikatny. Tylko wiecie, co jest ważne? Żeby nakładać pudry takie, czy sypkie, czy takie translucent powder, żeby nakładać najlepiej jeszcze na taki niezastygnięty podkład. Szczególnie chodzi mi o tą partię pod oczami, gdzie są duże zmarszczki na przykład. I też nie za dużo tego pudru. Trzeba umiarkowanie. Dobra, ok. Od czego zacznę? To tutaj może zacznę od tego. Tutaj, czekajcie. Tu chyba jest taki. Wiecie, to nie są teraz takie kolory jak trzeba, bo za dnia to jest całkiem inaczej. Ten taki przejściowy odcień sobie dam teraz. Tutaj na załamanie powieki. No, no i co? Nie zrobię. Nie zrobię prawa jazdy w tym roku. Niestety jest to nierealne. Ale nie wiem, być może jednak auto kupimy. To może chociaż będę, wiecie, uczyła się po prostu jeździć z miśkiem, bo wiecie co? Tak postanowiłam, że nie będę robiła prawa jazdy, że najpierw jazdy, a później teoria. Chcę najpierw zacząć od teorii. Dopiero jazdy. Ale po prostu jak już mam tą L-kę, tą prowizjonalkę, to sobie po prostu będę może trenowała z miśkiem, pojedziemy na jakiś duży parking, bo najlepiej na takich dużych parkingach, na przykład, nie wiem, jak sklepy są zamknięte, na przykład tam, nie wiem, jakiś weekend czy coś i trenować, i trenować. Ja nigdy autem nie jeździłam, tak jak Wam mówię. W ogóle to Wam powiem taki klimat. Nie było czasu powiedzieć, jak byłam na spacerze z dzieckiem, przechodzę przez ulicę i po drugiej stronie szła dziewczyna, ładna taka młoda, no z 20 lat, może miała czy 25, i szła i widzę, że za nią tak zajechał jej drogę, jej facet to chyba był, czy chłopak, nie wiem, i drze na nią japę, trąbi na nią jak porąbany, a ona mówi: zostaw mnie, to była Angielka oczywiście, zostaw mnie w spokoju, nie chcę już z tobą być, daj mi spokój, odejdź ode mnie i ja już do ciebie nie wrócę, nie chcę ciebie, po prostu ciebie już nie kocham. I idę i, no wiecie, no chcąc, nie chcąc, no słyszałam rozmowę, prawda, bo tak darli mordę oboje, mordę, przepraszam, że tak nieładnie mówię, ale no taka prawda. Teraz sobie, kochani, wezmę tutaj ten mocniejszy taki cappuccino. Więcej cappuccino niż mleka. Może na tak powiedzieć. Więcej kawy niż mleka. Tak. I moi drodzy, patrzę, jak się sytuacja ma. Przechodzę przez tą ulicę. Ja byłam, wiecie, z tą moją córą. A on mówi: jesteś moja i z nikim innym nie będziesz. Wsiadaj do auta natychmiast.
Ona mówi: nigdzie nie wsiądę, odjedź, daj mi święty spokój, bo jak nie, to zadzwoni na policję. Wiecie. A on, widać było po nim, no taki był wściekły. Były szyby pootwierane, więc było go słychać i to konkretnie. Zaczął, wiecie, walić w tą kierownicę, że aż normalnie zatrąbił kilka razy. No i wychodzi z tego auta i on próbuje wciągnąć do tego auta. Ja, wiecie, jak sparaliżowana, nie wiedziałam, co mam zrobić, co nie. Patrzę się na nią i tak jej tylko pokazuję, czy dzwonić, a ona mówi nie. A ja mówię: are you sure? Wiecie, tak nie to, żeby na głos. On tego nie widział, a ona mówi nie. No to wiecie, się nie odzywałam, co nie, ale nie wiadomo, co w takiej sytuacji zrobić. Ja mówię: może jakiś stalker, no porąbany jakiś, mało to psycholi chodzi po tej ziemi. Wiecie, jest masę stalkerów. I ja mówię: kurde, no ja już bym z taką osobą w życiu nie była. Jeszcze jej krzywdę zrobi i wiecie, do tej pory tak myślę, co tam się z nią stało, czy wszystko w porządku, czy jej jakiejś krzywdy właśnie nie zrobił. Kurde, czy ją gdzieś żywcem nie zakopał, tfu, tfu. Tak, dobra, wracając do makijażu. Ten ciemniejszy cień tak samo sobie wezmę tutaj. Wiecie, to będzie taki szybki, nie jakiś superancki makijaż. To jest tylko po to, żeby Wam po prostu pokazać, jak te cienie się zachowują, jaką mają mniej więcej pigmentację. Może Wam zrobię po prostu, znaczy ja już zdjęcia zrobiłam i na Instagrama dałam. To może Wam za dnia po prostu pokażę makijaż za dnia, jaki robiłam właśnie tą paletką. To Wam tylko zdjęcie pokażę. Dobra, i teraz może byśmy użyli tego tutaj obok. Taki jest burgundowo-bakłażanowy taki. Pewnie to nie będzie taki sam makijaż identyczny jak ten, co dzisiaj robię, bo wiecie, nigdy takie same makijaże nie wyjdą. Ale podobne. Ale żebyście sobie zobaczyli, jak te cienie wyglądają po prostu za dnia. Po prostu. Non stop mówię po prostu, co jest ze mną. No i no same powiecie, jakbyście się zachowały. Ja powiem Wam, nie mogłam tej nocy spać, bo ja cały czas o tej dziewczynie myślałam, czy jej się nic nie stało. Tam nie było żywej duszy akurat. Niedaleko był fire station, tak, czyli tam straż pożarna była. No, a ja z dzieckiem szłam. Ja mówię: kurde, ani się nic odezwać tak za bardzo, bo z jednej strony się bałam, bo wiecie, no miałam dziecko małe ze sobą. Mówię: kurde, podejdzie gdzieś jeszcze dziecku coś zrobi, wiecie, o co chodzi. Bo jakbym była sama, to bym podeszła i po prostu konkretnie zwróciła uwagę. Ja to taka jestem, że wiecie, jak się komuś krzywda dzieje, to zaraz z łapami, jak trzeba. Okej, patrzcie, jaka mocna pigmentacja. Nie robią się dziury. Cienie są bardzo aksamitne. Fajne są te cienie. Tak, i tutaj sobie weźmiemy na dolną powiekę. Tak samo, ten ciemny cień, ten tutaj. No, jakbyście Wy się zachowały w takiej sytuacji? Jak widzicie, że na przykład, nie wiem, facet babę napierdziela na przykład na ulicy. Też byłam już w takiej sytuacji. I wyobraźcie sobie, że szłam z takim kolegą i on spierdzielił. Rozumiecie? Widział to i nie zareagował. Spierdzielił. No normalnie dla mnie, jak facet tak się zachowuje, no to jest dupa, no tchórz totalny. I widziałam, jak ten chłopak napierdzielał dziewczynę. I ja do niego też z łapami, żeby ją zostawił w spokoju. On oczywiście do mnie huczał, też chciał mnie uderzyć, ale mówię: dobra, dostanę, to dostanę, ale kuźwa nie popuszczę. Ja miałam wtedy, ile miałam, z 22 albo 3 lata. Ta dziewczyna mi potem bardzo dziękowała, wiecie, no. Trzeba się wspierać. No psycholi to nie brakuje, naprawdę. Ja mówię: kurde, no masakra.
I kochani, może teraz damy troszeczkę tutaj tego czarnego. Odrobinkę, nie za dużo, tylko tak zdziepko. Tutaj tylko, żeby podkreślić ten kącik i podwyższyć troszeczkę tą opadającą powiekę, ponieważ ja mam opadające już powieki, niestety. Nie łzawiły mi oczy po tych cieniach, także nie ma żadnego uczulenia. I tak jak mówię, niekoniecznie to, co najtańsze, musi być najgorsze. Oh, strasznie. No teraz to się tak dzieje na świecie niedobrze. Koszmar jakiś. Widzicie, co się dzieje. Ludzie przymuszeni nie mają swoich praw, na to wygląda. A będzie coraz gorzej. Ja tu nie chcę wróżyć, ale będzie coraz gorzej. Wierzcie mi. Ok, i tutaj dosłownie tylko na 1/4 powieki, tylko ten najciemniejszy. No. I trochę rozmazać jakimś czystym pędzeleczkiem w miarę. No nie wiadomo, jak się zachować, prawda? Wtrącać się, nie wtrącać. Nieraz ktoś słyszy, nie wiem, jak sąsiad napierdziela swoją kobietę za ścianą i ludzie nie reagują, bo nie chcą się wtrącać, tak? A nieraz trzeba się wtrącić, bo nie wiadomo, czy nie uśmierci takiej osoby. Co wy na to? Co wy sądzicie na ten temat? Wtrącać się czy nie wtrącać? Jak byście zareagowały? I słyszałam nieraz takie właśnie teksty, że mężczyźni mówią, a no bo sobie zasłużyła na przykład, tak? Bo tam coś powiedziała nie tak, albo zdradziła, albo to, albo tamto, tak? Nieważne, co zrobiła. Nikt nie zasługuje na to, żeby być bitym. To się rozstańcie i tyle, a nie kuźwa, wiecie, bić. Dobra. Patrzcie, tak to wygląda, tak to się prezentuje. I teraz, patrzcie, tutaj mam takie, te cztery są takie satynowe, moi drodzy. I pomyślałam, że może tutaj sobie użyję tego tutaj. Tego, to jaki to jest? To jest jakiś taki burgund. Tego sobie użyję, tylko wezmę do tego może tego płaskiego pędzelka. Widzicie? I tu troszeczkę dam. O! Bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze możecie sobie to podbić na przykład takim zwilżonym pędzelkiem, tak? Czy spryskać sobie na przykład fikserem, takim sprayem do utrwalania makijażu, taką mgiełką. I wtedy takie cienie momentalnie są bardziej intensywne. Tylko niezbyt mokrym pędzelkiem, tylko takim lekko zwilżonym. No, patrzcie, jak to fajnie wygląda. Bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo mi się podoba i tu można troszeczkę dać też na środek. No wiecie, inaczej to wygląda za dnia. Teraz to nie oddaje takich kolorów, ale naprawdę wierzcie mi, że pigmentacja jest konkretna. Konkretna jest ta pigmentacja. Bardzo mi się podoba ta paletka. Mam jeszcze jedną paletkę taką teraz, ale chyba Wam jej dzisiaj nie pokażę. Po prostu zostawię to na osobny filmik. W ogóle mam tyle paletek jeszcze do wypróbowania, ale ta jest taka z nowszych. Nie wiem, czy ona dopiero wyszła. Dobra, pokażę Wam tylko opakowanie. Nie będę do środka zaglądać. Zobaczcie. Taka paletka ze slika. Taka paletka ze slika. To są takie odcienie, moi drodzy,
To jest paletka, która się nazywa Making Waves Eye Dive In Eyeshadow Palette. Zobaczcie tak. I tutaj, zobaczcie, są takie odcienie. Nie widać dobrze. A tutaj widać, o. Także tutaj jest taki czarno-szary, fiolety, takie purpurowe odcienie, troszeczkę pomarańczu, troszeczkę jest takiego różu fioletowego, takiego beżowego brązu i trochę takiego morskiego koloru. Także piękne odcienie. I to jest tak samo wegańska formuła. Bardzo mi się to podoba. Zobaczcie, widzicie tutaj? W tym rogu tutaj pisze I'm vegan. Super. Bardzo w ogóle lubię Slika. Bardzo lubię. I do tego mam też pomadeczkę ze Slika. Dobrałam taką inną. To Wam pokażę akurat. Tylko tutaj nie będzie widać. Zobaczcie. Zobaczcie. Jest taka inna. Nie każdy lubi takie kolory, ale ja uwielbiam się bawić kolorami. Uwielbiam takie przeróżne makijaże, takie inne makijaże, nie wszystko tak na jedno kopyto, jak ludzie lubią na co dzień. Nie powiem, bo ja lubię bardzo neutralne makijaże i tak dalej, ale lubię nieraz zaszaleć. Także taka pomadeczka jeszcze jest do tego. No. Także będziemy testować, kochani. Ok, i teraz co ja bym zrobiła, to jeszcze tutaj dam w kącik. Mam też tu płaski pędzelek. W kącik dam może tutaj ten taki, to jest taki lekki łosoś. O, tu dam. Taki przejściowy, satynowy kolorek, lekko połyskujący. No ładny kolorek. To jest taki szybki, można powiedzieć, makijaż tylko do przetestowania. O. Widzicie? Jest bardzo ładna pigmentacja, naprawdę bardzo, bardzo ładna pigmentacja. Wystarczająca i powiem Wam, że jak ja sobie zrobiłam ten makijaż, to on mi się cały dzień trzymał, calutki dzień, dosłownie. I tutaj tylko na ten wewnętrzny kącik delikatnie. I co będę chciała za filmik na pewno nagrać, to powiem Wam, że metodę nakładania cieni, jeżeli chodzi o oczy, bardzo szeroko rozstawione. Ja mam takie normalne, ale niektórzy mają bardzo blisko osadzone oczy, a niektórzy bardzo daleko osadzone od nosa, tak? Także jaki robić makijaż? Ponieważ jeżeli są bardzo daleko osadzone oczy, to taki makijaż się nie nadaje. Taki nie nadaje się. To ja Wam wszystko wytłumaczę, kochani. Dobra. I teraz co bym zrobiła? Może tutaj odrobinkę bym tu dała. Czekajcie, czekajcie, gdzie ja mam ten pędzelek? Gdzie ja mam ten pędzelek? Odrobinkę dam tego najjaśniejszego jeszcze tutaj. O, odrobinkę, bo on jest taki świetlisty, a ja nie lubię pod brwiami takiego świetlistego. Wiecie, o co chodzi? Wolę maty. A jeżeli już, to bardzo, bardzo delikatna satyna. Delikatnie tylko muśnięte. Nie lubię takiej tafli tutaj pod brwiami, wiecie? Dobra. Nie będę tego za bardzo cieniować teraz, rozcierać, bo mi się po prostu zwyczajnie nie chce, już jest ta godzina, a chciałam taki ten filmik nagrać, bo szkoda by było, wiecie, żeby taką super paletkę ominąć. No. I zaraz Wam jeszcze powiem. Czekajcie, ja sobie teraz wytuszuję rzęsy i nałożę bronzer i zaraz będziemy gadać. No dobra, kochani, makijaż gotowy. Tak wygląda końcowy makijaż. Ja sobie tylko tutaj delikatnie dam bronzera, tylko delikatnie,
Patrzcie, jak wygląda ten podkład fajnie. Tego tak dobrze nie widać, wiecie. Tym bardziej jeszcze, jak jest wieczór. Ale on naprawdę daje taką aksamitną powłokę, ten podkład. I kosztuje grosze. I kosztuje grosze. Tutaj lekko tylko ocieplić skórę. Ja nie lubię zbyt mocnego konturowania twarzy, powiem Wam. Każdy robi jak chce, ale ja osobiście nie podoba mi się to. Chyba że ktoś ma bardzo, bardzo mocno, no przepraszam, że tak powiem, ale pucołowatą buzię. Zbyt taką mocno ubitą. To wtedy, wiecie, no trzeba mocniej wykonturować, żeby tam, wiecie, ukryć te mankamenty. Ale ogólnie nie fajnie wygląda skóra, jak ma taki kontur mocny. To musi być wszystko tak, mieć umiarkowanie, tak? Dzisiaj już żadnego lipstiku nie kładę, bo ja i tak zaraz będę zmywać ten makijaż. Tylko chodziło mi o to, żebyście sobie zobaczyli, moi drodzy, jak to wygląda. Jeszcze raz Wam pokazuję. I sami ocencie. Dzisiaj rozświetlacza też tu nie daję, bo nigdzie nie wychodzę. Nie mam ważnego wyjścia. Ja na co dzień się bardzo rzadko maluję, bo chcę, żeby ta skóra trochę odpoczęła. Dla mnie, szczerze mówiąc, pielęgnacja jest dużo, dużo ważniejsza niż, moi drodzy, makijaże. Makijaż to jest taka forma mojego relaksu. Lubię kolory, lubię, wiecie, tak świeżo wyglądać, tak promiennie, no. Ale też trzeba dbać o skórę. To jest najważniejsze, kochani, jeżeli chodzi o taki wizualny wygląd, tak? A jeszcze lepiej, jak dbamy o naszą duszę, żeby była piękna. To już super jest połączenie, naprawdę. Dobra, co ja chciałabym Wam szybko powiedzieć? Tak, farby pokazałam, paletkę pokazałam, to pokażę Wam takie coś. Kupiłam to jakiś rok temu, czy dwa lata temu? Dwa lata temu chyba to kupowałam. To kupiłam w Primarku. To jest taka jakby kreda tutaj, taka prasowalnica. I tutaj jest taki wkład różowy. Tu jest niebieski. I zobaczcie, jakie fajne kolory można uzyskać. Tylko wystarczy zwilżyć, nie wiem, czy to włosy zwilżyć lekko, czy po prostu tą kredę. Muszę to poczytać. I można sobie takie kolorki robić jednodniowe, bo to wiadomo, jak włosy umyjecie, to Wam się to zmyje. Ale fajne takie coś. Wiecie, jak chcecie nieraz sobie coś zmienić, jakiś taki look, crazy look, to warto coś takiego zrobić. Dobra, moi drodzy. Także puder jest fajny, cienie są fajne. Jeszcze raz Wam pokazuję tą paletkę, jak ona wygląda. Śledźcie mnie na Instagramie Ewella Pro Life. Tam są wszystkie moje makijaże, wszystkie moje takie stylizacje. Tak. No i co? Obiecałam Wam, że postaram się. W sumie to tak nie obiecałam oficjalnie, że tak będzie na pewno, ale powiedziałam, że postaram się jeszcze otworzyć jakiś kalendarz na święta. I otóż no, otworzę niedługo, czekam na paczuszkę, przyjdzie z Niemiec, to tylko Wam to podpowiem, nie powiem Wam jaka firma, bo to będzie niespodzianka. Tak, wyczaiłam tą paletkę, powiem Wam, za 35 funtów, ale niestety, tak, powiedziałam mojemu miśkowi, że teraz jest dobra cena i kupuj, bo może jutro nie być. On mówi, tam nie będzie. No i nie kupił. I na drugi dzień już tej paletki nie było za tą cenę. Znaczy nie paletki, tylko tego kalendarza adwentowego. Ale była już no za 70 chyba 3 funty z przesyłką, no bo to z Niemiec idzie do Anglii. Więc się załamała, mówię, no jak mogłeś mi to zrobić? No taka dobra cena! I ty się, wiecie, no... No nie. Mówię, no trudno, no to już szkoda, no nie będę dawała 70 paru funtów za takie coś, co nie? Ale no, przyznał mi się, że bez mojej wiedzy po prostu kupił mi tą paletkę, zamówił mi tą paletkę. Także traktuję to jako taki, można powiedzieć, świąteczny prezent,
Ja powiem Wam, że nie mam potrzeby teraz kupowania co chwilę kosmetyku, bo ja mam tego potąd, mam tyle paletek, których tak naprawdę nie mam kiedy wykorzystać. Pewnie część pójdzie na jakieś rozdanie. I no powiem Wam, kupił mi tą paletkę, kupił mi tą, nie paletkę, co ja się tak uwzięłam na paletkę, kupił mi ten kalendarz adwentowy. Oczywiście będzie to kalendarz na 25 dni, czyli będzie 25 produktów. Firm było bardzo dużo, ale na pewno nie będzie to Nyx, bo chciałam z Nyxa, ale zobaczyłam, że tam są takie pojedyncze cienie i że na obrazku były takie, wydaje się, małowymiarowe produkty, nie takie normalne, jak jest, no na przykład to, tak? Tylko dużo mniejsze, takie miniaturki. I to kosztowało, nie wiem, 50 funtów, 60 funtów, zależy na jakich stronach. Mówię, no nie, co by tu chciałabym z Maka. Z Maka chciałam, ale tak, na jednej stronie mi uciekło, nie było już. Na drugiej stronie cena była zbyt wygórowana. Powiedziałam, nie, no nie dam 200 funtów za jakiś durny kalendarz. Nie, no to jest za dużo. Wiecie, co innego, jakbym była jakąś super znaną youtuberką, czy osobą, która robi na co dzień makijaże profesjonalnie, ma studio i tak dalej, to wtedy bym się nie zawahała, co nie? Ale mówię tak dla mojego użytku, tak dla pokazania, to nie będę tyle kasy po prostu stracała, bo mam dużo ważniejsze teraz wydatki i wiecie, czwórka dzieci i teraz to auto chce mi się kupić i prawo jazdy i jeszcze tam inne rzeczy. Też jakieś tam ciuchy muszę pokupować i dzieciom, i sobie. Także no, jest tych wydatków sporo. A czasy idą. Bardzo ciężkie będą czasy. Nie trzeba być wróżką, żeby po prostu się domyśleć, tak? Tak, więc mówię, no nie. Więcej niż 50 funtów, czy tam 60, to nie dam za taki kalendarz. No ale mi się kupił bez mojej wiedzy, tak? No chyba się poczuł, nie wiem, źle, no bo wtedy powiedziałam, żeby kupił teraz, bo to jest dobra cena, 35 funtów. Do tego chyba nawet nie musiałam płacić za przesyłkę, a nawet gdybym musiała, no to tam z 5 funtów może. I była dobra cena. I to było tutaj w Anglii, ta paletka, ten kalendarz. Ale niestety nie było, wykupili szybko. Wiecie, czemu akurat się zdecydowałam na tą firmę? Nie powiem Wam, która firma, bo to jest niespodzianka. Dlatego, że lubię tą firmę, bo mam trochę produktów z tej firmy. A druga sprawa, to zobaczyłam tam na obrazku, nie było to dobrze widoczne, ale że tam są paletka, a może nawet dwie paletki. Takie, wiecie, no paletki z cieniami, tak? Ja mówię, super, właśnie szukam paletki, gdzie będą cienie właśnie w paletce, a nie osobno. Jejku, ja dzisiaj nie mówię składnie, przepraszam Was. Więc mówię, spoko. Dobra, to tą paletkę biorę. Na chybił trafił. Zobaczymy, co z tego będzie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to będzie się ten kalendarz, wiecie, zachowywał. Myślałam jeszcze o firmie Essence, ale to nie jest firma Essence, od razu mówię. Ale zobaczyłam tą firmę i mówię nie. Tam ta paletka była taka dosyć interesująca, na obrazku było widać i no nie wiem, no nie mogę się doczekać, żeby otworzyć ten kalendarz, naprawdę. Tak, kochani. A jutro idę sobie na spacerek i może wejdę sobie też do tego B&M-u, zobaczę, co oni mają teraz. Bo ostatnio, tak jak Wam mówiłam w ostatnim vlogu, były świetne paletki, świetne zestawy za grosze, za grosze. I po prostu zobaczę sobie teraz, co mają teraz. Czy coś przywieźli nowego? Ja mam trzy koleżanki. Miałam dwie koleżanki, a teraz już trzecia doszła, która tam pracuje. I ona mi nieraz daje znać, jak ja tam proszę, żeby mi powiedziała, jak mi jakiś tam produkt interesuje, to ona mi mówi, czy będzie, za ile i tak dalej. Teraz nie mam z nią kontaktu, ale jutro się przejdę. Z ciekawości zobaczę, co tam mają ciekawego. Mieli bardzo fajne jeszcze pędzelki za chyba 7 czy 8 funtów. Jakieś chyba 5 czy 7 takich fajnych, porządnych z Revolution pędzli.
takie, no, wydawały się fajne z fajnego włosia. Ciekawa jestem, naprawdę. Podzielę się oczywiście z Wami. Mam nadzieję, że nic nie kupię. Mam nadzieję. Na pewno co kupię jutro, to korek do wanny, moi drodzy. Mam chęć się wykąpać i moje dzieci też mają chęć, ale wiecie co? Przedwczoraj właśnie chciałam zrobić kąpiel dla dzieciaków i skończyło się na prysznicu. Dlatego, że myłam wannę i w międzyczasie moja córeczka, no, też się krzątała, wiecie, w łazience. I korek leżał na wannie. Nie zauważyłam, ona wzięła ten korek, już taka jest sprytna, taka spryciula, wrzuciła do kibla i już poleciał głęboko, nawet, wiecie, już bym nawet rękę wsadziła w ten kibel, ale no nie była. Poleciał i nie mogłam wyciągnąć. I mówię, no nie, masakra, bez korka, no nie da się kąpieli zrobić tak, tak, żeby był prysznic. No, ale dzieci uwielbiają kąpiel. Ja też zresztą lubię. Ja powiedziałam, że jak będę miała dom, ludzie rezygnują z wanienki, bo tam, nie wiem, są coraz starsi albo coś tam, albo coś tam. Ja nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć chociaż jakiejś małej wanny, czy nawet, wiecie, jakieś nawet narożne te wanny są z prysznicem. Prysznic fajnie, warto mieć, rach, ciach, ciach, nieraz szybko, szybko, ale ja lubię sobie posiedzieć, wygrzać blisko. W jakichś olejkach, w jakichś zapachach, w jakieś świeczki, jakieś tam, wiecie, no, jak to się nazywa? Szampany, truskawki, te sprawy, wiecie, no, musi być romantyką. Tak, to jest taki fajny relaks. No, a ten weekend miałam nagrywać właśnie też filmik, ale tak szybko zleciało. Mój misiek przyjechał w sobotę i, no, poszliśmy spać. Nad ranem, która to była? Czwarta nad ranem. On potem całą niedzielę spał, a ja tak, oczy na zapałki, wiecie, tu wstać, bo dzieci o 6 czy o 7 się obudziły, no to ile? 3 godziny spałam? No, ale tak jest praktycznie co weekend. Jak przyjeżdża, to gęby nam się nie zamykają, bo się nie widzimy praktycznie cały tydzień. No, także jest tematów dużo i w ogóle, no. Także tak, kochani. No to w sumie to byłby już koniec. Myślę, że i tak już za długo gadam. No, coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć, ale wyszło mi z głowy. Nic, jak mi się przypomni, to Wam powiem po prostu. Mam nadzieję, że Wam ten odcinek Wam się spodobał i ten makijaż i ta pogadanka. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Będzie mi bardzo miło. Lajkujcie i o tam. Pod filmikiem, gdzie jest właśnie subskrybuj, to proszę o wciśnięcie. To Was nic nie kosztuje, a dla mnie będzie to dużo, bo się będzie mój kanał rozwijał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi filmami. I obok tego subskrybuj jest jeszcze opcja dzwoneczek, też możecie wcisnąć, bo dzięki temu nie ominiecie żadnego odcinka, tak? Jeżeli lubicie mój kanał, to będziecie po prostu na bieżąco informowani, że jest nowy odcinek. Także serdecznie zachęcam. I polubienia, czy nawet jeżeli nie lubicie, to też dajcie unlajka, żeby była jakaś aktywność. Także fajnie, fajnie będzie. No. I do zobaczenia, kochani, w kolejnym odcineczku. Fascynującym, ekscytującym, śmiesznym, zabawnym. No, dzisiaj się już z Wami żegnam, kochani. Życzę Wam spokojnej nocy, udanego dzionka, dużo pozytywnej energii i żebyście nie myśleli o tym szajbusie, który w powietrzu się unosi. Żyjcie, nie zwracajcie na to uwagi. Bądźcie czujni, ale po prostu nie zwracajcie na to uwagi. Nie popadajcie w żadne depresje, w żadne chandry, w żadne tam, wiecie, inne stany jakieś, tak? Psychozy. Bo chyba o to chodzi temu systemowi, żeby nas wytrącić z równowagi, żeby w depresję nas jakąś wciągnąć, ale my się nie damy. Także, kochani, buziaczki.